to Daniel Dawdo w barwach księżaka Łowicz i Konrad Dawdo w barwach miasta Szkła Krosno. Bliźniacy! Tutaj niewątpliwie mamy matchup braterski. Jeden drugiemu na pewno będzie chciał pokazać, że jest lepszy i że potrafi więcej. Zobaczymy tylko, który. Pierwsza akcja po stronie gości. Szymon Sobiech ze spudłowanym floaterem. Piotr Robak na rozegraniu. Bardzo doświadczony pierwszoligowiec. No i zaczynamy show Michała Jankowskiego. Za trzy punkty trafia najlepszy strzelec Księżaka. W 13 rozegranych meczach Jankowskiego średnio prawie 17 punktów na mecz. Tam brakuje tylko 1/10 statystycznej. Do tego dokłada 4,5 zbiórki i prawie 3 asysty, więc to naprawdę jest bardzo wartościowy zawodnik. W starciu z Żakiem Koszalin także oglądaliśmy popis jego umiejętności. Tam blisko 30 punktów rzuconych przez Jankowskiego. Ciągnął ten mecz niemiłosiernie, ile tylko się dało, żeby tylko Księżak odniósł zwycięstwo, ale tam jednak no, Harris pokazał swoją siłę. Siłę strzelby, bo tam rzutem trzypunktowym zakończyło się to spotkanie. Jesteśmy już po drugiej stronie. Zbiórka Szymona Szymańskiego i są punkty. Pierwsze punkty dla gości. Szymański jest jednym z tych zawodników, którzy przy porażce w Opolu właśnie popadł w te foul trouble, popularnie używane frazeologicznie zdanie. No nieprawdopodobne! Cóż za trójka Arkadiusza Komusa! Aż za nie mówiłem! Bo faktem to nie wiedziałem, czy to wpadnie, czy to już jest gdzieś w ogóle poza rejonem tarczy, tablicy, przepraszam. Ale tutaj okazało się, że ta piłka musi swoje odczekać, żeby wpaść do kosza. Niecelna trójka w wykonaniu Romana Janika. Jeszcze jedna trójka po stronie Łowiczan, tym razem niecelna. I ruszamy w drugą stronę. 1/1 grał Damian Ciesielski, ale bardzo dobrze wyblokowany. No i ruszamy w drugą stronę. Jankowski oczekuje na zasłonę od Dawdo. Dzisiaj będę musiał uważać, żeby nie pomylić stron braterskich i nie mieszać imionami. Po stronie Księżaka Daniel, po stronie Krośnieńskiej Konrad. To i tak jeszcze te imienia spokojnie do rozróżnienia. Ciesielski. Krąży piłka po obwodzie, spokojnie kreują akcję Krośnianie. I Ciesielski, oj, takim za krótkim tym floaterem, ale zebrał po sobie piłkę. Bardzo dobra akcja, można powiedzieć defensywna poniekąd, ratująca. Ratująca piłkę i Ciesielski także z pierwszymi punktami dzisiaj. Dawdo walczy pod koszem i to walczy Daniel Dawdo. Uzyskał faul przy rzucie, więc za chwilę będziemy mieli pierwsze rzuty osobiste w dzisiejszym spotkaniu. Daniel Dawdo, a faul jest numerem 24 Szymańskiego. I są dwa punkty Daniela Dawdo. Duży młyn pod koszem Łowiczan, ale są punkty. Zdobywa je Szymon Sobiech. Sobiech jest także zawodnikiem, który rozegrał dla Krośnian wszystkie na razie spotkania w tym sezonie. Komplet 15, średnio 8 punktów na mecz, 4 zbiórki do tego dokłada. Błąd piłki kopniętej w wykonaniu Piotra Robaka. Na jego punkty też musi dzisiaj liczyć trener Rafał Knap, żeby tutaj myśleć o zwycięstwie. Widzimy, dla Robaka to już jest druga strata.
Ależ piękna akcja, pick and roll, ale też bardzo dobre odegranie Szymona Szymańskiego. Do Szymona Sobiecha. Sobiech był faulowany przy rzucie, więc za chwilę wykona dwa rzuty osobiste. Próbował o tablicę, charakterystyczne w nazewnictwie tapczany łowickie. Będą dzisiaj niewątpliwie obijane te tablice. Jak dobrze wiemy, charakterystyką podwieszanych koszy jest to, że kiedy obija się tablicę, no to jest ona taka miękka, amortyzuje ona piłkę. Czasem wystarczy po prostu byle jak rzucić o tablicę i faktycznie piłka potrafi wpaść do kosza. Jankowski, jest zasłona, ale Jankowski idzie sam na obwodzie za trzy, tym razem już niecelnie. I wznawiają grę Krośnianie, 8 do 7, za chwilę minie czwarta minuta gry. W spotkaniu otwierającym 17. kolejkę spotkań Suzuki pierwszej ligi mężczyzn. Ależ potężny wsad teraz Szymona Sobiecha. Wziął na plakat dwóch rywali. Bez pardonu wykończył to z góry. Chcemy takich akcji oglądać jak najwięcej. Ja tutaj dzisiaj ostrzyłem zęby na to, że w spotkaniu wystąpi Julian Jasiński. Ostatnio dał równo show w spotkaniu z Politechniką Opolską. Tam faktem dużo frustrował się na to, że mu nie idzie, ale kiedy już całą tą frustrację mógł przelać na dwa wsady, takie typowe power dunki, tomahawki, no to już naprawdę poezja, poezja. Chcemy takie koszykówki oglądać jak najwięcej. Minimalna przewaga gości. Rozpoczęło się już także spotkanie Sokoła Łańcuch z AGH Kraków. Tam po 4 minutach meczu Łańcuch prowadzi 12-7, a my mamy pierwszą przerwę na żądanie dla trenera Rafała Knapa. Celna trójka w wykonaniu Krośnia, a dokładnie Romana Janika. Do 8 na prowadzeniu Miasto Szkła Krosno. Chyba możemy się spodziewać tak naprawdę takiego spotkania, w którym będzie całkiem wyrównany stosunek punktowy u obu drużyn. Łowiczanie średnio 81 punktów rzucanych na mecz i blisko 88 punktów traconych. Więc tutaj na pewno możemy spodziewać się poniekąd strzelaniny. Jeśli chodzi o Krośnian, jest to czwarta najlepsza defensywa w lidze. Ja muszę przyznać, że jak robiłem notatki właśnie do tego spotkania, to tylko ta statystyka mnie tak aż tak dobitnie zaskoczyła. Tracą 75 punktów na mecz Krośnianie, ale druga kwestia obracająca medal to to, że rzucają 77 punktów, więc niewiele więcej. Czyni ich to 11 dopiero najlepszą ofensywą w lidze. Więc dzisiaj możemy się spodziewać wyrównanego spotkania, ponieważ obie drużyny mają właśnie ten bilans plus minus, no taki zbliżony bliżej zera niż... Ależ teraz próba jeszcze jednego power dunka Szymona Sobiecha, ale tym razem nielegalnie zatrzymany przez obrońcę. Szymon Sobiech, kolejne dwie próby na linii rzutów osobistych. Schemat powtarzamy, widzę. Zaczynamy od pierwszego rzutu niecelnego, więc możemy się spodziewać, że za chwilę poprawa celownika przyniesie oczekiwany efekt.
I tak też się dzieje. Jeśli chodzi o rzuty osobiste, średnio Krośnianie trafiają ich 68% na mecz. Nie jest to jakaś skuteczność, którą będziemy gloryfikować nad wymiar. O wiele lepiej w tym aspekcie spisują się Łowiczanie, średnio 77% skuteczności z rzutów za jeden punkt. I jest celna trójka Daniela Dawdo. A więc pierwszy atak braterski. Będę poruszać właśnie ten wątek braterski, bo naprawdę jest to dla mnie ciekawe, który tutaj z braci wypadnie lepiej. Obaj na w początkowych latach kariery koszykarskiej szli tą samą ścieżką. Najpierw drużyn młodzieżowych danego klubu, później wyjechali do Cetniewa. Tam w szkole SMS-u PZKOSZ-u rywalizowali wspólnie o najwyższe cele. No później te ich drogi się rozeszły. Jeden z braci wybrał Dąbrowę Górniczą. Później tutaj przyszły właśnie pora na klub z Łowicza, a dla Konrada na miasto Szkła Krosno. Oj, czy tam nie było faulu w ataku? Nie było! Sędziowie dopuszczają, a więc Szymon Sobiech ponownie z góry. Mocny basket fizyczny. Ja osobiście uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Kojarzy mi się to ze starymi latami 90. Głównie w NBA oczywiście, chociaż Polska Liga Koszykówki gdzieś tak w okolicach tego roku 2000 to też była bardzo fizyczna liga. Pomimo, że znam to tylko z historii i z tego, co gdzieś tam nadrobiłem, oglądając różne filmiki, no to faktycznie tęskno za takimi czasami. Jest teraz celna trójka, Jakub Stanios. Wszedł z ławki rezerwowych i od razu z impulsem. Rzut trzypunktowy teraz po drugiej stronie parkietu, ale niecelnie Daniel Ciesielski. Tutaj też jest ten aspekt, w którym obie drużyny potrafią dać rywalowi trochę postrzelać. Jeśli chodzi o Księżaka, no to dopuszczają do... Tak naprawdę co trzecia trójka rywali Księżaka trafia drogę, znajduje drogę do kosza. I bardzo podobnie jest w przypadku drużyny miasta Szkła Krosno. Także 33% skuteczności rywali za 3. Krośnianie mimo wszystko bardziej skupiają się na zagęszczaniu strefy podkoszowej i tam nie dopuszczają rywali do głosu. Ale widzimy bardzo sprawnie teraz Piotr Robak właśnie w tej wspominanej strefie. Nie, kompletnie inaczej ma się strefa, jeśli chodzi o Łowiczan. Tam to jest naprawdę prawdziwe Royal Rumble. Kto rzuci więcej, kto trafi więcej, ten wygrywa spotkanie. Żadnych półśrodków. Jakub Stanios nie opanował piłki, ale pozostaje ona w posiadaniu gospodarzy. 7 minut za nami, jeśli chodzi o pierwsze 10 tego spotkania. 16-15 na prowadzeniu gospodarzy. Po 3 faule, jeśli chodzi zarówno o gospodarzy, jak i gości. Widzimy na parkiecie pojawił się m.in. Dariusz Oczkowicz. Ależ próba teraz cwanego do grania. I kontratak. Jest przewinienie niesportowe. Wychodzili Krośnianie 3 na 1. No i sędziowie uznali, że jest to przewinienie niesportowe, ale jeszcze teraz trwa narada sędziowska. Czy podtrzymują swoją decyzję sędziowie? Tak jest. Faulował Piotr Robak niesportowo. Za chwilę 2 rzuty osobiste wykona Szymon Sobiech, a w związku z przewinieniem niesportowym oczywiście po tych 2 rzutach osobistych będziemy mieli także posiadanie piłki dla miasta Szkła Krosno. Ale Sobiech nadal po swojemu. Pierwszy rzut niecelny, więc jeszcze raz to powtórzę. Możemy się spodziewać teraz trafionego rzutu. Tak też się dzieje. Tak też się dzieje. Piłka z boku, 14 sekund na rozegranie akcji.
Słowiczanie już przy piłce, rozrzucenie na obwodzie. Dobrze tam zamknięty w strefie narożnika parkietu, ale drugi narożnik jest odsłonięty. Piotr Robak próbował z pół dystansu, ale niecelnie. Remisowo w Łowiczu na razie. Obserwujemy na rozegraniu Dawida Zagułę. Wstrzymał się z tym rzutem trzypunktowym, a szkoda, mógł próbować. Ależ bardzo ładnie teraz wkręcił piłkę do kosza. To był Konrad Dawdo. Czyli mamy odpowiedź drugiego z braci na poczynania Daniela. Bardzo ładnie dzielą się piłką. Oj, wypadła ona z rąk Michała Jankowskiego. Niefortunna sytuacja oczywiście. Jankowski już przymierzał się do rzutu trzypunktowego. A tu cyk, piłka na aucie. I za chwilę Dariusz Oczkowicz będzie wybijał piłkę z autu. Zagła jest zasłona od rąpy. Jeszcze jedna, ale Zagła idzie sam. I bardzo dobrze wybrał to Dawid Zagła. Teraz widzimy, jak Zagła bardzo krótko pilnuje Jakuba Staniosa i wywalczył tą piłkę. I jest przewinienie sportowe odgwizdane na Jakubie Staniosie. Rewelacyjnie. Najpierw w ataku pograł Dawid Zagła. Później świetnie pokrył Staniosa, przechwycił piłkę i zdążył ją lekko pyknąć tak naprawdę do Dariusza Oczkowicza i już był w trakcie tego faulowany przez Staniosa i odgwizdane przewinienie niesportowe. A więc powtórka sytuacji, dwa rzuty i piłka z boku. No i identycznie też jeśli chodzi o egzekucję rzutów osobistych. Zagła z jednym punktem. Zagła teraz za trzy. Trafia Dawid Zagła. Ależ świetny moment w grze tego zawodnika. Szósty jego punkt w dzisiejszym spotkaniu. No tutaj trochę jakby nam obraz szwankował przez sekundę. Wydawało mi się, że tam jeden z Łowiczan nabiegał na kosz po takim podaniu, które ścinało strefę zarówno przed pola, jak i strefę podkoszową. Tak czy siak, przy piłce oczywiście Krośnianie. Czekamy na zmiany w obu drużynach. Minuta 20 do zakończenia pierwszej kwarty. 24 do 16. Miasto Szkła Krosno. Zagła. No mamy jakieś tutaj problemy techniczne. Mam nadzieję, że to w sumie tylko u mnie, a nie też u Państwa. Za chwilę będzie chyba odgwizdany błąd 3 sekund. Nie, jest przechwyt najpierw. I ruszamy z kontratakiem. Jest przewinienie. Przewinienie odgwizdane dla Dawida Zagły. A nie, nie. Nie ma faulu, ale punkty są zaliczone. Więc sędziowie uznali, że piłka najpierw dotknęła tablicy, a dopiero później Dawid Zagła ją wyblokował. Dwa punkty oczywiście Maksymilian Motel, który także pojawił się na parkiecie z ławki. Jest zasłona, czy Zagła będzie rzucał? Nie, rozrzucenie do narożnika. Niecelna trójka, ale jest zbiórka i jest blok. Nie, jest przewinienie. Faulowany Szymon Szymański. Faulował Mateusz Fac. Szymański na 38 sekund do końca pierwszej kwarty może jeszcze powiększyć przewagę Krośnian. Nic z tych rzeczy. Jakby się chłopaki zgadali w szatni, że słuchajcie, pierwszego osobistego dzisiaj nie trafiamy, a drugi już poprawiamy, celowniki tam regulujemy i wszystko wpadło. O, nawet tutaj z tego się nawet Szymański wyłamał. Póki co tych rzutów, punktów z rzutów osobistych nie będzie im brakować, ale zobaczymy, jak to będzie przy końcówce, bo tutaj może być w każdej chwili mecz wyrównany. Wynik może balansować właśnie na różnicy
dwóch, trzech, a nawet i jednego punktu. I wtedy, tak brzydko mówiąc, może się odbeknąć zawodnikom z Krosna, że tych osobistych nie trafiali. Piotr Robak, hang time za Wisłą w powietrzu. Robak i nad trzema rękami tak naprawdę trafił ten rzut. 10 sekund, będą grali do końca, Zaguła rozrzuca. Janik, floater niecelny, kto zbierze piłkę? Tu jeszcze jest czas, żeby pograć. Chyba zebrał ją Zaguła. Nie, to Roman Janik, Roman Janik zebrał. Walczył o tą piłkę po swoim własnym niecelnym rzucie. No i reverse layupem trafił prawie równo z Syreną za dwa punkty. Mamy na tablicy wyników 26 do 20 dla Miasta Szkła Krosno. Oglądamy statystyki z pierwszej kwarty. Niezłe spotkanie tak naprawdę, jeśli chodzi o skuteczność z gry. Łowiczanie przede wszystkim, zwracamy tutaj uwagę, 4 na 8 za 3 punkty. Imponujące. Miasto już kwestia niecałej nawet jednej minuty. Ale oczywiście wszystko przed nami i zobaczymy. Rozpoczęła się już także druga kwarta w Łańcucie. Tam mamy na razie niespodziankę, bo lokalny Sokół przegrywa z AGH Kraków wynikiem 31 do 20. Czyli na razie na parkietach Suzuki pierwszej ligi mężczyzn górą goście, bądź też po prostu bardzo uprzejmi i mili gospodarze. Dają się wyhulać przyjezdnym. Już za chwilę będziemy mogli okazję to zweryfikować. Stanios do faca pod kosz, ten jest zablokowany. Dawid Zaguła. Zaguła już dzisiaj 6 punktów na koncie, gdzie on średnio w tym sezonie w 7 rozegranych meczach notował niespełna 5 punktów na mecz, a więc tu już mamy naprawdę pierwszego wyróżniającego się zawodnika. Jeśli chodzi o skład gości, lekko nam ścięło transmisję w momencie, kiedy coś tutaj ważnego się wydarzyło. Sędziowie teraz dyskutują. Prawdopodobnie chodzi o przewinienie niesportowe, ewentualne. Mamy zwykły faul. Faulował Szymon Szymański. I nie wiem teraz, czy chodziło o nadmierną reakcję trenera Knapa. To już historia. My skupmy się na tym, co tu i teraz. Maksymilian Motel wchodzi pod kosz i bardzo ładnie wykorzystuje layupa. Po drodze tam zmiótł tak naprawdę z parkietu Zagułę. I teraz Zaguła jest faulowany. Faulował Jakub Stanios. Jest drugi faul Staniosa. Pokazywał przed chwilą trenerowi, że spokojnie, ja zostaję na parkiecie, nie trzeba mnie jeszcze ściągać. Że on wie, że tutaj popełnił błąd, że nie ustawił się za dobrze w tej sytuacji. No i na razie jeszcze dostaje kredyt zaufania od trenera Knapa. Zobaczymy na jak długo. Krośnianie wyrzucają piłkę na aut tak naprawdę. Tracą posiadanie przez to. Ale Łowiczanie też nie są zbyt skorzy do wyprowadzenia tej piłki poprawnie. Było blisko błędu 5 sekund, jeśli chodzi o wyprowadzenie piłki. Jeśli chodzi o przeprowadzenie jej na drugą stronę boiska, no to już nie tak źle. Robak przepycha się z Oczkowiczem, próba odegrania, ale trochę donikąd. Zdążył jeszcze rzucić za 3 punkty chyba Maksymilian Motel, ale niecelnie. Za 3 za to rzuca Roman Janik. Świetny rzut, 3-punktowy Romana Janika. Roman jest w składzie Krośnian od 4 kolejek, więc możemy właśnie podsumować go za cały grudzień. Bardzo dobry zawodnik, wpisuje się super, komponuje się super, to będzie lepsze określenie w roster Krośnian. 13,5 punktu na mecz, nieco ponad 2 zbiórki i prawie 2 asysty. W tym spotkaniu
z AZS-em, Politechniką Opolską, Opole, także dosyć dobry mecz rozegrał. Miał kilka rzutów, które tak mogły dawać nadzieję krośnianom na to, że faktycznie jest o co powalczyć, że pomimo tylu przewinień to nie są na aż tak straconej pozycji. Trójka Łowiczan, nieskuteczna. Ruszają z kontrą, Janik rozrzuca, Oczkowicz, pompka, zwód taki w sumie jednym ruchem, Motel trochę poleciał na to, dał się zrobić, walka w parterze, już czterech zawodników tak naprawdę walczy o tę piłkę. Rzut sędziowski, nie widzimy z tego skrótu kamery czyje posiadanie w związku ze strzałką stolikową. Czekamy najpierw na korektę parkietu i w posiadaniu piłki będą chyba krośnianie. Tak jest. Czyli teraz gdybyśmy mieli przypadek, że także będzie sytuacja rzutu sędziowskiego przy jakiejś martwej piłce, to następną akcję wznowią już gospodarze. Janik z pół dystansu, jumper, bardzo dobry rzut Romana Janika. Już widzę, że krośnianie odnaleźli ten rytm z pierwszej kwarty. A przede wszystkim na razie Roman Janik, bo to on punktuje tylko dla gości w tej kwarcie. Motel rozrzuca do Kobusa, Kobus był faulowany. Faulował Konrad Dawdo. Konrad także rozegrał 15 meczów w tym sezonie. Średnio 7 punktów i 3,5 zbiórki na mecz. No dzisiaj jego rola takiego zadaniowca tak naprawdę będzie tutaj bardzo ważna także. Oczywiście oprócz takiego trzonu składu, który jest odpowiedzialny głównie za punkty, to zadaniowcy zazwyczaj mają jakieś marginalne role, głównie powiedzmy defensywne, ale tutaj faktycznie w tym meczu będzie potrzebne także trochę jej siły ognia. Na razie faul Romana Janika. Krośnianie już z trzema przewinieniami w drugiej odsłonie gry. A nie minęło jeszcze 3 minuty, więc to niewątpliwie będzie ich problemem. Ależ to wkręcił do kosza Maksymilian Motel. Świetna akcja młodego zawodnika Księżaka. Mając możliwość komentować właśnie kilka meczów już Księżaka w tym sezonie, to faktycznie z tej obserwacji widać, jak Motel rośnie z meczu na mecz. Rosło zaufanie trenera Piotra Trepki do niego i jest to też kontynuowane właśnie przez trenera Knapa. Maksymilian już średnio notuje 9,5 punktu na mecz. Dokłada do tego prawie 3 zbiórki i 4 asysty. Nie boi się, co najważniejsze, podejmować też ważnych decyzji w spotkaniach. Nawet kiedy nie idzie. Jest otwarta sytuacja, on pali, czyli nieważne, czy za 3, czy za 2. A takich zawodników w polskiej koszykówce, zwłaszcza w takim wieku, jest niewielu. A im więcej, tym lepiej, co oczywiste. Teraz Motel fauluje pod koszem. Drugie przewinienie w tej kwarcie, Łowiczan. I pierwszy faul personalny zawodnika. 9-punktowe prowadzenie gości. Bez rzutu Janik oddaje piłkę Ciesielskiemu. Ciesielski nachodzi. Bardzo dobre odegranie pod kosz. Jeszcze raz chciał się tam zabawić Szymon Sobiech. No ale gdyby to już mu wyszło, gdyby to udało się zapakować z góry, to już faktycznie chyba razem z tam, chyba Tomasz Krzywdziński bronił, no to już z Krzywdzińskim wsadziłby tą piłkę do kosza. Tomasz Krzywdziński, drugie przewinienie.
Krośnianie dalej swoje, jeśli chodzi o rzuty osobiste. Jeden punkt Sebastiana Rąpy. Trzech zawodników pod rząd na imię S. W notatkach mi się to trochę zlewa. 10 punktów przewagi, najwyższe prowadzenie Krośnian. Fauluje Szymon Szymański. I za chwilę Daniel Dawdo będzie wykonywał dwa rzuty osobiste. Jest to piąte przewinienie Krośnian w tej kwarcie. Jednak Michał Jankowski wykonuje rzuty osobiste. Widzimy, jak siłowo obija tą tablicę, ale skutecznie. Jankowski na razie w tym spotkaniu dla niego to czwarty i piąty punkt. Najskuteczniejszy na parkiecie w obu drużynach jest Roman Janik z 10 oczkami na koncie. Kolejne przewinienie, tym razem po drugiej stronie parkietu. Po raz kolejny na linii rzutów osobistych Sebastian Rąpa. Zawodnik, który zagrał już w 13 meczach w tym sezonie Suzuki pierwszej ligi mężczyzn, ale jego statystyki przerwało. Statystyki Rąpy nie są jakieś wybitne. Ale to za chwilę, bo jest rzut trzypunktowy Michała Jankowskiego. Mamy przerwę na żądanie trenera Radosława Soi. No, dla mnie to dobry moment, żeby wreszcie napomnieć o tych statystykach Sebastiana Rąpy. 13 rozegranych spotkań i średnio 4 punkty i 3 zbiórki, a więc, no tak jak wspominałem właśnie przed chwilą, nie za dużo. Ale być może dzisiaj Sebastian Rąpa okaże się właśnie jokerem w talii kart Radosława Soi. Wracamy po przerwie. 5 minut 37 sekund do zakończenia drugiej kwarty spotkania Księża Kłowicz, Miasto Szkła Krosno, na prowadzeniu drużyna gości, na prowadzeniu 6-punktowym. Jest przechwyt Maksymiliana Motela. Motel odgrywa, zdążył odegrać pod kosz. Pod koszem dobrze odnalazł się Michał Jankowski właśnie, więc Jankowski trochę się już odpalił i bardzo dobrze. To zwiastuje nam tylko i wyłącznie same pozytywne wibracje w tym meczu. Piotr Robak na rozegraniu. Robak odegrał, Maksymilian Motel za trzy, ale szkoda, że to nie wpadło. Niewątpliwie to jeszcze by podbudowało tego zawodnika. Jeszcze lepszej gry, także w tej kwarcie jest strata, nie ma straty. Piłka pozostaje w posiadaniu Krośnian.
Jankowski już z 10 punktami na koncie. Zrównał się z Romanem Janikiem z Krosna. Bardzo ładnie z tą piłką uciekł Oczkowicz. Ciesielski, ależ piękne najście na kosz. Pewny layup i 2 punkty dla Krosna. Ciesielski w tym sezonie średnio 7 punktów na mecz. Maksymilian Motel bierze tutaj legendę krośnieńskiej koszykówki prawie że na plakat, ale tutaj widzimy, doświadczenie wzięło górę, pewnie Darek Oczkowicz to załatwił. No i Ciesielski teraz jeszcze wymusił przewinienie na Motelu. Ciesielski za chwilę 2 rzuty osobiste, Motel już udał się na ławkę rezerwowych, to jego drugi faul w tym spotkaniu. 5 przewinienie gospodarzy w drugiej odsłonie gry. A teraz każde przewinienie w defensywie będzie wiązało się z rzutami osobistymi dla krośnian. Dwa punkty Damiana Ciesielskiego. Patrzymy już w statystyki, które to są jego punkty. Dzisiaj 8 punkt Ciesielskiego, więc już gra ponad średnią sezonu. Oczkowicz z faulem, a więc przechodzimy na linię rzutów osobistych po drugiej stronie parkietu. Piotr Robak. Dzisiaj tylko 4 punkty. Tylko na razie w sumie 4 punkty. Jest punkt numer 5. Fakt faktem, Piotr Robak dzisiaj ma bardzo, bardzo mało okazji do rzutu. Ale tylko 3 na razie oddał rzuty z gry, z czego 2 celne. Wszystkie za 2 punkty. Jest 6 punkt Robaka. Więc na razie skupienie defensywnej mocy Krośnian na Robaku przynosi efekt, ależ genialnie to rozrzucili. 3 szybkie podania w wykonaniu Krośnian otworzyły pole dla Romana Janika. Ten rzut był jednak niecelny. Znowu mieliśmy jakąś walkę na parkiecie o piłkę. I jeszcze raz, ależ tutaj dużo poświęcenia po jednej i po drugiej stronie. Arek Kobus za 3 punkty. Mamy remis w tym spotkaniu, proszę Państwa. A nie, przepraszam, to już trochę mnie poniosło. Grafika jednak była szybsza niż moje myśli. 36-39 i mamy przerwę na żądanie dla trenera Radosława Soi. Kobus notuje swój drugi celny rzut w tym spotkaniu, drugą celną trójkę. Zrównuje się punktami z Maksymilianem Motelem, z Piotrem Robakiem. Oczywiście więcej ma tylko Michał Jankowski w liczbie 10. Wracamy po przerwie, 3 minuty 48 sekund do zakończenia drugiej kwarty spotkania pomiędzy Księżakiem Łowicz i miastem Szkła Krosno. 3-punktowe prowadzenie Krośnian, ale Łowiczanie coraz bliżej złapania kontaktu i doprowadzenia do remisu, a nawet może przed przerwą dojścia na prowadzenie. Widzimy jednak, że tutaj szykuje nam się dosyć długa końcówka tej połowy. Mateusz Fac fauluje, 2 rzuty osobiste wykona Damian Ciesielski. No, jeszcze nam do końca drugiej kwarty zostały prawie 4 minuty.
Więc jak tak akcje mają jednej i drugiej drużyny trwać po góra 8 sekund i z tego mają się rodzić przewinienia i konkurs rzutów osobistych, no to faktycznie dzisiaj długi wieczór czeka kibiców w hali w Łowiczu. Piotr Robak pokazuje, że będzie grana akcja numer 1 z playbooku trenera Knapa. Zablokowany teraz Piotr Robak. Bardzo dobrze pod koszem zachował się Sebastian Rąpa. W barwach Księżaka na parkiecie kapitan Michał Świderski, który także odgrywa marginalną rolę tak naprawdę w tym sezonie. Kobus z pierwszym niecelnym rzutem dzisiaj, ale wywartym presją czasu, więc jest to jak najbardziej zrozumiałe. Świderski w 14 spotkaniach rozegranych zaledwie 2,5 punktu i 1,5 asysty. Oczkowicz za 3 punkty, niecelnie, ale zbiera piłkę. Nie, nie zbiera piłki. Szymon Sobiech. Robak, Robak do końca twardo. Opłaciło się. Jest przewinienie Damiana Ciesielskiego i Piotr Robak za chwilę wykona dwa rzuty osobiste. Ciesielski opuszcza parkiet. No taka końcówka tej drugiej kwarty z lekką bitką na faule i na rzuty osobiste może nam przynieść tylko właśnie gdzieś niepotrzebnie w sumie dużo przewinień zarówno w jednej, jak i w drugiej drużynie indywidualnych. Przez co zawodnicy będą musieli się trochę bardziej pilnować w drugiej połowie spotkania, żeby po prostu nie spaść za 5 fauli. A jak wiemy, zawsze odpuszczanie to jednak trochę zmiękcza nam tą koszykówkę, przez to, że ktoś nie stanie twardziej w obronie. Czasem gdzieś te dwa kroki do tyłu już będzie trzeba stanąć, żeby zmniejszyć ryzyko przewinienia. Oczkowicz w narożniku. Oczkowicz. Kręci, kręci. Próba dogrania pod kosz do zbiegającego Szymona Sobiecha, ale piłka jest na aucie. Jedna sekunda do dogrania. Zobaczymy, jaki wariant tutaj wykorzystają Krośnianie. Choć tutaj opcji wiele nie ma, tak naprawdę trzeba grać szybkie podanie w stylu layup pod kosz. No właśnie, oni wykorzystali jeszcze inną opcję, ale to zawsze jest duże ryzyko przy tej jednej sekundzie. Ta jedna sekunda na zegarze czasu akcji to pokazuje czas tak naprawdę od jednej sekundy do jednej dziesiątej teoretycznie. Tak czy siak, goście już ze stratą swojego posiadania, a gospodarze bez punktu. Ruszamy w drugą stronę. Dwa punkty, bardzo ładny rzut hakiem Sebastiana Rąpy. Widzimy, że dzisiaj kapitan Łowicza już ogolony na łyso. Tego też nie mieliśmy w poprzednich meczach sezonu. Błąd kroków popełnia Michał Jankowski. 1,5 minuty do zakończenia drugiej kwarty. 5 punktów przewagi Krośnian. No, transmisja dzisiaj trochę laguje, trochę ścina. Ja nadal mam nadzieję, że to tylko u mnie, że Państwo chociaż mają obraz dobry. Wtedy ten mój komentarz to pal licho. Szymon Sobiech tym razem dał się wpuścić trochę w maliny. Bardzo dobrze pobronił go Piotr Robak. Tym razem sędziowie już odgwizdali przewinienie w ataku. Sobiech już był gotowy do odlotu po kolejną pakę, ale tutaj sędziowie jednak powstrzymali jego hura optymizm. Widzimy tam w tle, że Sobiech już siada na ławkę.
Robak. Tak, mam potwierdzenie już od wydawcy, że to jest jednak nie tylko u mnie problem, więc już za to z góry Państwa wszystkich przepraszam. Nie wiem jak to argumentować, ja tylko komentuję fakt faktem, ale no proszę przyjąć oczywiście moje przeprosiny. Ja ze swojej strony zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby chociaż komentarz był sprawny i płynny do tego widowiska. Na linii rzutów osobistych znalazł się Dawid Zaguła. ...55 sekund do zakończenia pierwszej połowy. Zaguła trafia pierwszy rzut osobisty. Dla niego już jest to arcydobre spotkanie. Siódmy punkt właśnie odnotował na swoim koncie. I jest i ósmy punkt, więc to naprawdę już zasługuje na wielkie brawa dla Dawid Zaguła. Bo tak jak wspominałem, on średnio rzuca nawet niecałe 5 punktów na mecz. Więc dzisiaj niewątpliwie, jeśli ma dzień, to musi korzystać po prostu, musi wykorzystywać tę okazję. A nóż wzbudzi to zainteresowanie u trenera Radosława Soi i z czasem będzie Dawid dostawał więcej okazji do gry i też może jakieś tam zagrywki pod niego, pod jego rzut. Jest rzut trzypunktowy, celny. Nie kto inny jak Michał Jankowski. 13 punkt Jankowskiego w dniu dzisiejszym. Fakt faktem to dopiero czwarty celny rzut na 10 wykonanych. I jest kolejne przewinienie w ofensywie. Po raz kolejny bardzo dobrze w defensywie pograli Łowiczanie. Tym razem Szymon Szymański zbyt agresywnie pomachał łokciem pod koszem. Mamy 15 sekund i 1/10 do zakończenia drugiej odsłony gry. Mamy przerwę na żądanie dla trenera Rafała Knapa na rozrysowanie ostatniej akcji w tej połowie, żeby jeszcze spróbować jak najwięcej tych punktów odrobić. No widzimy, gospodarze, 4 oczka straty. Więc możemy się spodziewać tutaj na tylko tak naprawdę dwóch opcji, albo jakiegoś wejścia na kosz, ewentualnie ładnie rozegranego pick and rolla, lub po prostu wypracowania sobie czystej pozycji z obwodu i rzucenia trójki. Patrząc na to, że Łowiczanie dzisiaj za dwa mają skutecznych 42%, 6 rzutów celnych na 14 oddanych, a za 3 7 celnych na 14 oddanych, to chyba jestem skłonny zaryzykować, że będzie tutaj grana opcja rzutu trzypunktowego. Za chwilę zobaczymy. Widzimy krycie na całym parkiecie ze strony Krośnian. Ale bez zbędnego pressingu. Jak wiemy, tutaj 5 przewinień na koncie drużyny. Robak. 3 sekundy. Trzeba za chwilę rzucać. No i nie wiemy. No mamy punkty. Mamy punkty chyba Michała Jankowskiego. No przepraszam Państwa bardzo. No, mi tylko pozostaje przepraszać w kółko za to, że no nie mają Państwo komfortu oglądania tej transmisji w płynnym przekazie. Co nie zmienia faktu, że liczymy, że w drugiej połowie będzie trochę lepiej, czy z tym zasięgiem, czy to kwestia internetu. Nie mnie to oceniać.
Tak czy siak, kończymy pierwszą kwartę celnym rzutem, pierwszą połowę celnym rzutem Michała Jankowskiego. Łowiczanie schodzą do szatni z dwupunktową stratą do miasta Szkła Krosno, 43-45. Wiemy jedno, będą emocje w drugiej połowie i na nie Państwa już zapraszam. Zapraszam także, nie wiem, po jakiś napój, ewentualnie szybkie wyjście do sklepu, zaraz powrót i słyszymy się za około 13-14 minut przed rozpoczęciem drugiej połowy. Do usłyszenia. Tam Sokół Łańcut przegrywa nadal z AGH Kraków, ale już nie taką różnicą punktów, tylko jest tam 6 punktów różnicy, 46-52, tak, dla Krakowian. Ruszamy z trzecią kwartą spotkania Księża Kłowicz kontra Miasto Szkła Krosno. Piotr Robak. Wyczekał moment, widzimy kobusy na obwodzie, może nie, że niepilnowany, ale ewidentnie wystawiał się do piłki. Nie trafił jednak indywidualnej sytuacji Daniel Dawdo. Brakuje nam jeszcze grafiki z wynikiem, pomimo że, no widzimy może tablicę na hali w Łowiczu, ale jednak zawsze to inny komfort grania. Świetne podanie Romana Janika do Szymona Szymańskiego. Dużo kłopotów tam pod koszem, żeby sfinalizować akcję. Punkty niezaliczone. Fauluje w tej akcji z numerem 31 Tomasz Krzywiński. Udało się. Dopiero za drugim razem. Fakt faktem tam punkty nie będą zaliczone. Chyba że zostały rzucone w ogóle przez innego zawodnika po przewinieniu. Więc nawet speaker gdzieś tam trochę chyba się zagubił. A Szymon Szymański przełamuje swój schemat z pierwszej połowy. Trafia pierwszy rzut osobisty. Ale za to marnuje drugi. Poniekąd gdzieś ta równowaga we wszechświecie nadal jest zachowana. Zwłaszcza w tym aspekcie kuleje dyspozycja Krośnian. 20 wykonywanych rzutów osobistych, a w sumie teraz dokładając te dwa, to już 22 rzuty osobiste wykonane. Zaledwie 13 trafionych. Porównując to z gospodarzami, bardzo duża dysproporcja. Łowiczanie tylko 8 rzutów osobistych wykonywali. Więc to jest różnica aż 14, to naprawdę bardzo dużo. Gdyby Łowiczanie grali dzisiaj z trochę skuteczniejszą drużyną w tym aspekcie, no to mielibyśmy tutaj naprawdę ciągle dużą przewagę. Faulował Konrad Dawdo. A więc jeden z dwóch braci Dawdo, którzy są na parkiecie. I właśnie on opuszcza teraz parkiet. Konrad Dawdo, już mówię Państwu, które to jego przewinienie dzisiaj. Jest to faul numer 3 tego zawodnika. Jest też akcja punktowa dla Łowicza. Tomasz Krzywdziński, 2 punkty z faulem. A więc za chwilę okazja na 2+1. Pierwsze punkty Tomasza Krzywdzińskiego w tym spotkaniu. Co ciekawe, ten zawodnik rozpoczynał sezon Suzuki pierwszej ligi mężczyzn w barwach miasta Szkła Krosno. Jest on jeden z dwóch zawodników, którzy wyemigrowali z Krosna na przestrzeni tego sezonu. Akcja potwierdzuje nawet czwarty faul Konrada Dawdo. I to jest fakt, bo ja patrzyłem na statystyki, kiedy miał 3 faule, a tutaj w statystykach ich wtedy już było wpisywane, że ma 4 przewinienie. Nie dziwi też jego zmiana. Z drużyny Krosna odszedł Tomasz Krzywdziński i przyszedł do Księżaka Łowicz kontynuować ten sezon. I dla niego to jest 4 spotkanie w barwach Łowicza. I także z Krosna opuścił drużynę Paweł Śpica. On powędrował do Starogardu Gdańskiego, do miejscowego SKS-u. Roman Janik kręci, ale spotkał się z Krzywdzińskim właśnie w defensywie. Idą 2-1. Łatwe punkty w wykonaniu
wykonaniu nikogo innego jak Michała Jankowskiego. A jest doping dla gospodarzy, po raz pierwszy aż tak głośny dla księżaka. Widzimy i słyszymy przede wszystkim, że tutaj ludzie naprawdę bardzo chętnie przychodzą na mecze i emocjonują się przede wszystkim tą koszykówką, zwłaszcza, no, to akurat nie dziwne, kiedy drużynie, kiedy im podopiecznym, ich podopiecznym wychodzi. Łowiczanie dawno na prowadzeniu nie byli, a nawet jak byli, to nie było one za długie. Największe prowadzenie na razie wynosiło u nich 4. Krośnianie największą przewagę wybudowali 10-punktową. Oj, to jest niebezpieczne zdarzenie. I piłka dla gospodarzy. Sędziowie ocenili, że to po nogach Romana Janika piłka opuściła parkiet. Piotr Robak czeka na ruch kolegów z drużyny, ale trochę na stojąco ta akcja. 6 sekund, zaraz trzeba będzie rzucać. Jankowski idzie sam, tak sam, za 3, nie ma. Zebrał piłkę sobie. Ciesielski, trochę złe to przetrzymanie było. Sobiech nie mógł tutaj zapakować piłki z góry, a wiemy, że to lubi chyba najbardziej. Rzut 3-punktowy, ale bardzo niecelny w wykonaniu Dawida Zaguły. I Księżak ponownie przy piłce. Krośnianie w impasie strzeleckim, tylko 1 punkt na razie w tej kwarcie. Romak bardzo blisko kryty przez Ciesielskiego. Ogólnie wydaje mi się, że Krośnianie trochę zawęzili szyki obronne. Mocniej w defensywie stoją całą drużyną, ale za to są punkty Arkadiusza Kobusa. Mamy wyrównanie największego prowadzenia gospodarzy w tym spotkaniu. Dawid Zaguła za 3 punkty. 11 punkt tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Ale świetnie wypatrzył Kobus Dawdo. Ale jest już odegranie na obwód. Nie wyszło pod koszem, więc trzeba poszukać szans najścia na niego, ależ teraz błąd, uratowali piłkę Krzywdziński chyba nawet nie patrzył się na kosz, uratował to, jest przewinienie, a szkoda, bo Kobus też trafił tutaj za 3 punkty z narożnika. Faulował Szymon Szymański. Trzecie przewinienie Krośnian w tej kwarcie. Dla Szymańskiego to także 4 przewinienie. Zaczyna się układać nam ten sam scenariusz, jak w meczu w Opolu. Dawdo już 4 przewinienia, Szymański 4 przewinienia. Ciekawi mnie absencja Juliana Jasińskiego. To musi być jakaś kontuzja, niewątpliwie. Bo tak wartościowy zawodnik, gdyby miał cały mecz przesiedzieć na ławce, bez przyczyny tak naprawdę, no to byłoby chyba trochę za dziwne. Tam niewątpliwie musi być jakiś uraz. Piotr Robak! Potężna trójka! Równo z syreną czasu akcji. Pod
potwierdzenie Dawdo i Szymański po 4 przewinienia. Po stronie Łowicza Fac i Krzywdziński po 3 faule, więc jeszcze względnie bezpieczni. Sobiech. Ależ spotkanie także tutaj mocne. Zaguły i Robaka. I to zostało uznane jako faul przy rzucie. A Krośnianie dzisiaj dysponowali na parkiet na razie 8 zawodników. No i teraz już 3 tak naprawdę w dużych kłopotach z przewinieniami. Nie wróży to dobrej końcówki, nie wróży to dobrej końcówki. Szykuje nam się niewątpliwie nerwowa czwarta kwarta. Przede wszystkim, czy Krośnianie energetycznie dojadą w tym meczu na ostatnią odsłonę? Dawdo i Szymański dzisiaj przeciętne spotkania. Dawdo tylko 2 punkty, Szymański 3, ale też chłopaki fakt faktem mało rzucali. Szymański jeszcze 5 zbiórek i 3 straty. Dawdo 2 zbiórki, 2 asysty. Ależ genialne ścięcie pod kosz. Szybki kontratak i są 2 punkty Michała Jankowskiego. Jankowski bierze sprawy w swoje ręce, rzuca 19 oczko w tym spotkaniu. Wcześniej to Zagruła bardzo dobrze tam ścinął ten kosz. Lecimy z kolejnym kontratakiem gospodarzy, piłka kopnięta. Ratuje teraz tak naprawdę Krośnian przed stratą kolejnych punktów. Zakończyła się 3 kwarta w Łowiczu. Sokół już na prowadzeniu w meczu z AGH. To tylko pokazuje, jak dzisiaj nasze spotkanie tutaj w Łowiczu jest wyrównane, opiewające w dużą ilość tak naprawdę też przewinień i trochę przerywanej gry. Zaczęliśmy te spotkania oba o tej samej godzinie, a przed nami jeszcze 5 minut trzeciej kwarty, kiedy tam już czwarta kwarta za chwilę się rozpocznie. Mateusz Fac pojawia się ponownie na parkiecie. Także dzisiaj za dużo nie pograł, na razie 7 minut. Głównie ze względu na te przewinienia, bo jednak 3 faule w pierwszej połowie to już jest duży problem. Zagło i Ciesielski. Handoff Sobiechem, Zagła, handoff z Ciesielskim, zasłona, próba wejścia na kosz. To nie Ciesielski, to nie Zagła, to Roman Janik tam wchodził ze skrzydła. Kto by nie wchodził, ten rzut był i tak niecelny. Łowiczanie przed szansą powiększenia dorobku faulowego. Jest przewinienie w ataku odgwizdane. Ciekawa sytuacja, bo tutaj mi się przydała powtórka, której oczywiście nie otrzymamy. To nie jest mecz prowadzony na 4 kamery. Faul odgwizdany dla Tomasza Krzywdzińskiego. Zrobiło się przez chwilę niebezpiecznie, bo tam zawodnik z Łowicza z dużym impetem na ślizgu wjechał tak naprawdę w nogi zawodnika z Krosna. Ale raczej wszystko dobrze u jednego i drugiego. Nie mamy przynajmniej na razie żadnej przerwy związanej z pomocą medyczną, tylko szybka korekta parkietu i wracamy do gry. 55-53. Ajajaj, wpada ta piłka, Dawid Zagła. Świetne spotkanie rozgrywającego z Krosna. 15 punkt w jego wykonaniu dzisiaj. Fauluje teraz Ciesielski. Zagła jest naprawdę niespodziewanym liderem gości w dzisiejszym meczu. Ale gra bardzo dobrze, konsekwentnie, skutecznie przede wszystkim wykonuje rzuty osobiste. No i trzyma tutaj gości na remisie. Jankowski do narożnika, Kobus. Oj, oj, bardzo duża pomyłka, ale mogła być z tego asysta Kobus. Czy będzie odegranie? Tak. Fac, Fac. Nie trafia. Ależ tam blok, ależ spotkanie na drugim piętrze.
Piłka pozostaje jednak w posiadaniu gospodarzy. Mateusz Fas dzisiaj w przeciętnej dyspozycji. Wiemy, że on tutaj, zwłaszcza tutaj na hali w Łowiczu, takie sytuacje to potrafi nawet zamkniętymi oczami wykorzystywać. Na parkiecie pojawił się Maksymilian Motel. Od razu przypomina o sobie. Trójką, chociaż nieskuteczną. Błąd kroków, ewidentny. Trzy minuty, 40 sekund. Do zakończenia trzeciej odsłony tego jakże wyrównanego spotkania pomiędzy Księżakiem Łowicz i miastem Szkła Krosno. Na parkiecie Dariusz Oczkowicz. Mamy przewinienie. Fac fauluje po raz czwarty, a więc mamy sytuację podobną do zawodników drużyny z Krosna, czyli dwóch zawodników z czterema przewinieniami. Po stronie Łowicza to Fac i Krzywdziński, czyli dwójka wysokich, tak samo jak w drużynie z Krosna. A więc można powiedzieć, że sytuacja nam się trochę wyrównuje, ależ ta piłka się wyśliznęła z kosza. Sebastian Rąpa niecelnie. Piąte przewinienie dodatkowo zespołowe Łowicza w tej kwarcie. Przez co znowu mamy sytuację, że ostatnie 3,5 minuty spędzimy w głównej mierze na linii rzutów osobistych. To samo tyczy się zresztą Krośnian. Każde przewinienie w defensywie następne będzie skutkowało rzutami osobistymi. Rozrzucenie. Bardzo ładnie piłka krąży po obwodzie. Przetrzymanie przez Motela. Jeszcze jedno rozrzucenie. Motel za trzy punkty. Maksymilian Motel. Bardzo ładna akcja Księżaka Łowicz. Wyczekali. Nawet już przez sekundę myślałem, że może za długo ta akcja trwa. Może to jedno podanie za daleko się zabrnęli zawodnicy, ale jednak konsekwentnie, cierpliwie ta piłka była podawana między zawodnikami. No i przyniosło to oczekiwany efekt w kontrataku. Sebastian Rąpa, półhak, Motel na parkiecie, ale gramy dalej. Piotr Robak do Motela, jeszcze raz i jeszcze raz celnie! Maksymilian Motel za trzy punkty. Wczoraj miałem przyjemność komentować mecz Energa Basket Ligi Kobiet. Tam zawodniczka Basket Clubu Polkowice, Sasza Kadżo, w czwartej kwarcie 5 trójek pod rząd trafiła. Czy tutaj Maksymilian Motel dorówna i jeszcze wykorzysta 3 takie okazje? Nie wiem, ale byłoby to niewątpliwie pasjonujące do zobaczenia. Jeszcze raz odpowiada Sebastian Rąpa spod kosza. Motel na parkiecie. Ponownie się pośliznął. Nie wiem, czy tam nie było błędu piłki kopniętej, ale tak czy siak Roman Janik daje z góry. No to też chyba jedno z rzeczy, której się byśmy nie spodziewali po tym zawodniku. Dzieje się w Łowiczu. Mamy przerwę na żądanie trenera Rafała Knapa. 61-62. Chociaż nie, mi się wydaje, że 61-60 powinno być. Ktoś tam na grafice tym razem się pospieszył. Zobaczymy, oficjalne statystyki meczowe jeszcze się nie zaktualizowały do końca. No i tutaj potwierdzenie statystyk. Faktycznie 62-61 dla miasta Szkoły Krosno. Roman Janik, 14 punktów w dniu dzisiejszym.
13,5 punktu na mecz w tym sezonie. No i mamy jednopunktowe prowadzenie gości. Maksymilian Motel. Motel czeka, co zrobią koledzy. Jest Kobus, Kobus. Piłka gdzieś tam wpada po dobitce do kosza, ale oczywiście te punkty nie będą liczone. Dwa rzuty osobiste wykona Arek Kobus za chwilę. I pierwszy rzut celny. Drugi rzut niecelny. Podobna sytuacja jak przed chwilą po stronie krośnieńskiej. Ta piłka dosłownie wykręca się z obręczy. Oczkowicz, Oczkowicz przebiega wzdłuż linii końcowej. Zaguła przytrzymuje tą piłkę. Zaguła jest faulowany przez Maksymiliana Motela. Motel zawiedziony tą decyzją. Jego trzecie przewinienie w tym spotkaniu. No i Zaguła ma szansę podrasować swój dorobek punktowy. Mało tego, Zaguła przed szansą prawdopodobnie zagrania jakiegoś rekordowego meczu, jeśli chodzi o ten sezon. I już bardzo możliwe, że ten rekord został pobity w jego wykonaniu. Bezdyskusyjnie do tej pory w tym sezonie najwięcej Zaguła rzucił 10 punktów w meczu. Więc tutaj to już naprawdę, naprawdę mecz sezonu Dawida Zaguły. Zobaczymy, do ilu punktów dojedzie Dawid. Jakub Stanios. Stanios, niecelny layup, jest przewinienie. Faulował chyba Szymon Sobiech. Przewinienie chyba Szymona Sobiecha. My za chwilę zobaczymy rzuty osobiste Nikodema Kowalskiego. Nikodem Kowalski w tym sezonie 7 rozegranych spotkań. Średnio punktowo wygląda to 4,5 punktu na mecz, 2,3 zbiórki. Dzisiaj dla Kowalskiego to pierwsze punkty w tym meczu. Oczkowicz, 40 sekund do zakończenia trzeciej kwarty. Zaguła rzuca za 3, nie trafia. Ale widać, widać, że on to czuje dzisiaj. Kiedy zawodnik trafi czasem jeden czy dwa rzuty, a co dopiero jak Zaguła, że ma już na koncie 4 celne rzuty na zaledwie 6 prób, to faktycznie włącza mu się od razu i kompletnie inny rodzaj pewności siebie. Taka, powiedzmy, trochę nad wyraz mówiąc, sportowa nieśmiertelność, że co by się nie wydarzyło, to będzie dobrze. Pięć sekund na rzut, Robak jest faulowany. Nie jest faulowany, tam było przewinienie gdzieś po drugiej stronie parkietu. Faulował Piotr Robak.
Robi nam się bardzo ciekawie. Kibice są niezadowoleni z tą decyzją sędziowską. Dla Robaka to trzecie przewinienie w dniu dzisiejszym. Robi się bardzo gorąco na hali w Łowiczu. Ale ostatnia akcja w trzeciej kwarcie należy do gości. 8 sekund, Ciesielski, 6 sekund. Przewinienie ofensywne. Nieprawdopodobne. Sebastian Rompa wpada w obrońcę, jak gdyby nigdy nic. Popełnia swoje pierwsze przewinienie dzisiaj. Ale Stanios rusza na kosz. Stanios niecelnie. Chyba już w drugą stronę nie zobaczymy rzutu. No nie zobaczymy. Nie zdążyliśmy. Mamy koniec trzeciej odsłony spotkania Księżaka Łowicz z miastem Szkła Krosno. Nadal wiemy tyle, że nie wiemy nic. 64-65 dla drużyny gości. Jestem bardzo ciekawy, jak to się rozwiąże, cała ta sytuacja tego spotkania. Kto zgarnie tutaj jakże cenne zwycięstwo? Przekonamy się o tym oczywiście w najbliższych 10 minutach. Trzeba przyznać, że naprawdę dosyć długie to dzisiejsze nasze spotkanie. Jak na stałe ramy czasowe, jeśli chodzi o kwarty, wiadomo, to 40 minut. Tak dzisiaj naprawdę już półtorej godziny meczu za nami. A jesteśmy dopiero na zakończeniu trzeciej kwarty. Rzutami osobistymi, no i przewinieniami przy okazji, przy rzutach porówno. Obie drużyny. Ale jak wiemy, tutaj za zasługi nic się nie daje w koszykówce. Na wszystko trzeba zapracować, ewentualnie zasłużyć. Zobaczymy, kto w ostatniej odsłonie meczu bardziej zapracuje na zwycięstwo. Ciesielski rusza z pierwszą akcją. Krośnian. Ale świetnie podwojony Ciesielski. Nabił jeszcze Nikodema Kowalskiego. W ostatnim momencie uratował się. Zrobił to bardzo inteligentnie. Sekund na dogranie tej akcji. Oczkowicz, Ciesielski jeszcze raz. Ciesielski bardzo blisko kryty przez Jakuba Staniosa. Nie ma tutaj punktów, ale zbiera piłkę sobie. Nie, gdzieś tam po rękach ta piłka wypada na aut. Robak już 3 przewinienia na jego koncie, więc tutaj będzie trzeba się pilnować. Jest przewinienie Sebastiana Rompy. Drugie przewinienie Rompy w tym spotkaniu. On akurat nie musi aż tak się pilnować, jak jego koledzy z drużyny, o ile jeszcze wejdą na parkiet. Mowa oczywiście o Sebastianie Szymańskim, o Szymonie Szymańskim i Konradzie Dawdo. Jankowski jest zasłona od Dawdo, Robak z pół dystansu, celnie Piotr Robak. Oczkowicz, Ciesielski jest zasłona od Rompy, ale pokazuje właśnie, gdzie tę zasłonę powinien stawiać. No trochę niegramotnie Rompa stawia te zasłony. Ależ wytrzymał tam Janik w powietrzu, ale nieskutecznie gdzieś tam egzekwował ten rzut. Robak jest zasłona od Nikodema. Jest Piotr Robak, celny półhak po tablicy. Piotr Robak z 13 punktem w tym spotkaniu. A nawet z 15. Łowiczanie znowu zbierają piłkę. Dobra gra w defensywie, popłaca. Nie trafia Kowalski.
Jeszcze zebrał po sobie tą piłkę, ale gdzieś ją pogubił. Piękny spin move Szymona Sobiecha i kolejny wsad w jego wykonaniu. Trochę mniej energetyczny niż w pierwszej połowie, ale to wszystko zrozumiałe. Liczą się przede wszystkim punkty. Szymon Sobiech dziś 11 ich na koncie. Jest przewinienie. Faulowany był Daniel Dawdo. Dawdo, pierwszy rzut celny. Daniel dzisiaj 5 punktów, jeden celny rzut z gry tylko. Już 7 punktów na jego koncie. I 3-punktowe prowadzenie gospodarzy. Widzimy, za to z rzutów z linii osobistych. Jest bezbłędny Daniel Dawdo. 6 punktów, jego brat na razie 2 punkty, no i 4 przewinienia. Trochę się zakotwiczył na ławce rezerwowych Konrad Dawdo. Łuczkowicz, Ciesielski ścina już przed zasłoną i trafia, świetna akcja Damiana Ciesielskiego. Myśmy tutaj tą kwartę zobaczyli bez nadmiaru przewinień przede wszystkim, bo jednak ta płynność gry, kiedy jest zachowana, to ta koszykówka naprawdę jest o wiele ładniejszym sportem niż taką trochę brudną walką na rzuty osobiste, kto po prostu więcej wyegzekwuje tych fauli i tych rzutów osobistych. Tutaj mamy stratę. 3 minuty czwartej kwarty za nami. Nadal nie wiemy nic, kto to spotkanie zwycięży, kto tu jest faworytem. Oczkowicz niecelnie. Zbiera piłkę Jakub Stanios. Energetycznie rusza do ataku. Stanios po zasłonie od Kobusa. Wstrzymał trochę akcję. Kowalski. Jankowski nie ma z kim grać. Max Motel także niecelnie. Widzimy dzisiaj Max 12 punktów. Jest faulowany Damian Ciesielski. Przewinienie przy rzucie, a więc za chwilę zobaczymy dwa osobiste w jego wykonaniu. Mamy remis 70-70, 4 minuty ostatniej kwarty za nami i to by było na tyle z remisu. Wracamy do punktu wyjścia sprzed początku ostatniej odsłony. Widzimy tutaj nawet zdublowana pozycja. Jest przewinienie, czyli moje prośby o brak dużej ilości przewinień w tej kwarcie pójdą na próżno. Oczkowicz z trzecim faulem, Krosno także w tej odsłonie. Sześć minut i poznamy odpowiedź na to frustrujące pytanie. Ale świetne zagranie Arka Kobusa, ale nie ma tam celnego rzutu Jakuba Staniosa. Ciesielski. Oczkowicz, Ciesielski. Bardzo spokojnie są konstruowane akcje Krośnian. Janik.
Trzeba rzucać. Janik za 3 punkty nie ma. Nie ma. Jest zbiórka Łowiczan. Jedziemy w drugą stronę. Stanios. Kobus, Robak. Też się nie spieszą gospodarze. Jest przechwyt Darka Oczkowicza. Jest szybki kontratak. I są punkty. Są punkty. Szymon Szymański pojawił się na parkiecie pomimo 4 przewinień. No i dał radę, na razie przynajmniej daje radę. Piąty punkt Szymona w tym spotkaniu. 3-punktowe prowadzenie gości na 5 minut do zakończenia spotkania. Ruszamy, ruszamy. To już jest naprawdę końcówka tego spotkania. Jest doping kibiców. Gubi piłkę. Nawet nie widzę do końca, kto to. Nie wiem, czy nie Kobus. Nie, to był Nikodem Kowalski. I od razu ruszył na ławkę rezerwowych. 4 minuty 45 sekund do zakończenia meczu. Jeśli teraz Krośnianie rzuciliby za 3 punkty, no to naprawdę nie dość, że ta przewaga wynosiłaby już 6, no to jeszcze złapaliby ten rytm, ten flow, który jakże jest niezbędny do takiego dobrego rozegrania końcówki meczu, zwłaszcza przy wyniku na styk. Faulował Szymon Sobiech na zatrzymanie kontrataku. Sobiech dopisuje się do listy zawodników z problemem z faulami. Każdy następny jego faul będzie oznaczał zejście z parkietu. Szymon Sobiech, Szymon Szymański i Konrad Dawdo. To trójka muszkieterów miasta Szkła Krosno z 4 przewinieniami. Na stojąco ta akcja Księżaka. Ależ teraz nieprawdopodobny, jak on tu zmieścił to podanie. Konrad Dawdo, Daniel Dawdo, miałem ich nie mylić, a i tak pomyliłem, przepraszam serdecznie. Daniel Dawdo pewnie wykorzystuje otwartą przestrzeń pod koszem. Zdobywa 2 punkty oczkami, czy już jest rozegranie z Ciesielskim. Próba dogrania piłki do Szymańskiego. Szymański jakimś cudem ją jeszcze uratował, ale tak naprawdę wyprowadza kontratak gości. Gospodarzy, przepraszam. I Piotr Robak za 3 punkty. Jest prowadzenie Księżaka Łowicz. 75 do 73. I mamy przerwę na żądanie trenera Radosława Soi. Z głośników na hali w Łowiczu słyszymy, jaki tu spokój, ale tutaj do spokoju to jesteśmy naprawdę bardzo dalecy. 75-73. Tutaj dalsze zwrotki tej piosenki idealnie będą określać to, jak tutaj będzie wyglądać końcówka meczu. Sokół Łańcut odniósł jednak przekonujące zwycięstwo nad AZS-em AGH Kraków, wygrywając ostatecznie 99 do 89. Zajrzyjmy, kto tam był liderem. Liderem był Mateusz Szczypiński, aż 23 punkty rzucone.
Jeszcze lepiej zagrał w barwach AGH Szymon Pawlak, 29 oczek. Wtórował Piotr Lis, 23 punkty. Tym samym Łańcut na chwilę jest liderem. Czeka na odpowiedź Wałbrzyszan i Tyszan. Dwupunktowe prowadzenie gospodarzy. Jesteśmy już z powrotem myślami także w Łowiczu. Oczkowicz. Nieskuteczna akcja legendy krośnieńskiego basketu. Stanios, Dawdo. Piłka w rękach Michała Jankowskiego. Jankowski sam do końca. Ależ to dograł do Dawdo. Nie trafił Dawdo. No to jest sytuacja, którą muszą wykorzystać goście, żeby marzyć tutaj o zwycięstwie. Nie ma punktów, ależ emocjonująca końcówka nam się tutaj zapowiada. Jakub Stanios. No, trochę trzeba tutaj zwolnić. Przede wszystkim Łowiczanom się nie ma gdzie spieszyć. Oni są na prowadzeniu. Małym, ale prowadzeniu. Błąd 24 sekund. Chociaż nie wiem, to był błąd 24 sekund. Ta akcja chyba była trochę szybciej zakończona. Tak czy siak piłka była już na aucie. 2 minuty i 50 sekund. Niespełna 3 minuty. Zobaczymy, co tutaj nam napisze los. Tak naprawdę to co napiszą bohaterowie tego spotkania. Zaguła. Jest piłka wybita przez Daniela Dawdo. 7 sekund do zakończenia akcji. Jest doping, głośny doping dla Księżaka. Jest blisko straty. Trzeba rzucać. 3 sekundy. Czy oni wiedzą? Chyba nie wie. Nie zdążył. Tu nie będzie punktów. Jest błąd 24 sekund. Jaką akcję teraz wybiorą do rozegrania gospodarze, żeby spróbować stworzyć sobie jak najbardziej dogodną sytuację do oddania rzutu ze względnie czystej pozycji przede wszystkim. Jakub Stanios, rewelacja, jest layup, są 2 punkty Jakuba Staniosa. Ciesielski, zaczynamy nerwówkę. Przewinienie w ataku. Nie. Sędziowie pokazują, że prosimy tutaj bez flopów. Jest to faul w defensywie odgwizdany dla Michała Jankowskiego. Jest przewinienie techniczne. Jest flop odgwizdany dla Jankowskiego. W takim momencie zdecydował się na tak amatorską akcję tak naprawdę w defensywie. To zawsze naraża drużynę właśnie na takie przewinienie techniczne. Fakt faktem, to tylko jeden rzut osobisty. Wiemy, na jakim procencie dzisiaj krośnianie wykorzystują te rzuty osobiste. Nie zmienia to faktu, że nadal posiadanie będzie po ich stronie. Jest punkt Romana Janika. No i ten jeden rzut osobisty dał tak naprawdę okazję do powrotu na jedno posiadanie. Różnicę jednego posiadania, ściśle rzecz ujmując. Zaguła, nie wkręcił tej piłki do kosza. Jest w rękach Jankowskiego. Dawdo! Punkty! Daniel Dawdo! Zaguła, nie rzuca, postraszył tylko, 1,5 minuty, ale rzuca Janik. Roman Janik, ależ rzut 3-punktowy w jego wykonaniu. Cóż za parabola lotu. Szaleństwo w Łowiczu. Jest gorący doping, mamy wszystko, czego potrzebuje mecz na najwyższym poziomie. Jankowski, 6 sekund, Jankowski, nie ma.
kto zbierze piłkę? Rusza z kontrą, nie rusza. Uspokajają to Krośnianie. Dwa punkty straty, Zaguła. Minuta do końca, Zaguła wchodzi na kosz, sam oddaje. Było przewinienie. Ciesielski i tak nie trafił, więc dobrze, że było to przewinienie z perspektywy gości. Faulował Daniel Dawdo. Piąte przewinienie zespołowe Księżaka. Ale Krośnianie mają już 4 faule na swoim koncie zespołowo. No, chyba jednak mam jakiś błąd na grafice, bo tutaj nie było rzutów osobistych. Czyli to musiało być dopiero 4. przewinienie. Nie wiem, jestem trochę w szoku. Są punkty! Mamy remis! To już jest nieistotne. 50 sekund, 79 do 79. Proszę się rozsiąść wygodnie w fotelach, w wersalkach, czy nawet na podłodze. 40 sekund. 10 na rzut. Piotr Robak przetrzymał to i nie ma, ale dobija piłkę Daniel Dawdo. Pół minuty do zakończenia tego spotkania. Jak to się zakończy? Dwupunktowe prowadzenie Łowicza. Jeśli nawet zagrają do końca, Kośkie Ciesielski zagrał z Sobiechem. Sobiech zablokowany przez Arkadiusza Kobusa. Ależ akcja defensywna gospodarzy. Piętnaście sekund do zakończenia tej kwarty. 8 sekund na rzut mają goście. Jest przerwa na żądanie trenera Radosława Soi. Nadal nie rozumiem, czemu tam nie było rzutów osobistych. Czy to był jednak jakiś błąd inny niż faul? Jest to zaskakujące dla mnie. Ale tak jak już też wspominałem, to już się wydarzyło, to Senevrati. Nie będziemy tego rozpamiętywać. Najistotniejszym faktem teraz jest to, że mamy 2 punkty przewagi Księżaka i 16 sekund do zakończenia tego widowiska. Księżak rzucił już swój taki uśredniony poziom punktowy. Średnio na mecz 81,4 punktu, a więc tutaj wpisują się w swój własny kanon tego sezonu. I pół sekundy do końca meczu. 8 sekund na zegarze akcji. To jest także bardzo istotny aspekt. Krośnianie nie ustawią tutaj zaplanowanej akcji z playbooka trenera Soi. W to nie wierzę. Nie ma na to aż tyle czasu. Tutaj trzeba nutki szaleństwa. Na przykład takiej. Janik, ale tylko boczną tablicę obija. Jest przechwyt, jest faul. Faul Romana Janika. Cieszy się Jankowski, cieszy się Dawdo. Janik tak naprawdę to w ostatniej chwili zdążył sfaulować na swojej połowie, bo pół kroku dalej mogłoby to już być przewinienie niesportowe także. Ależ teraz wielki moment przed Danielem Dawdo. On jest bohaterem tej końcówki, to trzeba przyznać. Ma już 13 punktów na swoim koncie. Trafia ten jeden rzut. Jeszcze jeden i będzie już naprawdę bardzo blisko zwycięstwa gospodarzy. Ale tutaj pomyłka stwarza potężną okazję dla Krośnian, żeby jeszcze wrócić do tego spotkania, żeby powalczyć o dogrywkę. Dawdo nie trafia. Krosno w posiadaniu, nie, nie, Jankowski z góry, przechwyt i 2 punkty, tutaj już się nic złego nie wydarzy dla gospodarzy, Janik za 3, nie ma, jest za to zwycięstwo Księżaka Łowicz, 5. zwycięstwo w tym sezonie,
Księża Kłowicz pokonuje drużynę miasta Szkła Krosno wynikiem 84-79. Całe spotkanie było bardzo wyrównane, bardzo emocjonujące. Obie drużyny dały tutaj popis fajnej koszykówki. Niewątpliwie przyjemnie się to oglądało. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem przy Państwu tutaj być i komentować to dla Państwa. Widzimy statystyki z tego spotkania. Zadecydowały ewidentnie rzuty trzypunktowe, które trochę oddały tej nierówności, jeśli chodzi o statystykę rzutów osobistych. W zbiórkach podobnie, więcej asyst, więcej dzielenia się piłką u gospodarzy. Bardzo dużo strat w przypadku jednych, jak i drugich. Miasto Szkła Krosno ponosi piątą wyjazdową porażkę w sześciu.